Przy ulicy Wylotowej znajduje się przestronny plac zabaw i z tej przestrzeni postanowili nielegalnie korzystać kierowcy, parkując tam swoje auta. Pojazdy należą do turystów odwiedzających nasze miasto. Nie ma znaku zakazu i stąd też właśnie ci pobliscy kwaterodawcy kierują. No właśnie przed chwilą zapytałam, kto państwa tu skierował, bo na telefonie byli i jak gdyby no, najeżdżali na te miejsca. No się powiedzieli mi wyraźnie, no bo nas kwaterodawca i no wymienia, nie będę tu nazwiskami ani nazwami operować. Niemniej jednak jest to przykre, ponieważ wszyscy walczyliśmy o plac zabaw i ja zresztą też się upominałam, są zabawki. Są kolonie tutaj, w tej chwili jest pusto, bo plaża jest, ale za chwilę tu się zrobi tłoczno. To nie są samochody, gdzie mi się udowadnia, że tu przywożą ludzie dzieci na plac zabaw. To nie jest prawda. Część mieszkańców chce, aby na terenie placu znajdował się parking. Jednak jak podkreśla radna Danuta Wilk, może to stworzyć większy problem. Jeżeli postawimy znak P jako parking, wszyscy z ulicy będą tutaj jechać. Nie jest ważne, że to będzie wydzielonych 10 miejsc. To będą, każdy będzie wjeżdżał, bo widzi P. On nie wie, ile tutaj, czy są wszystkie zajęte. Wjedzie, będzie manewrował po placu zabaw tak naprawdę. A przecież tu są boiska, dzieci grają. I jeden jest w porządku, kierowca będzie wolno jechał, a inni wiadomo, jak jadą. I teraz, no, dzieci, przed chwilą widziała pani, jeździły dzieci rowerkami. I teraz taki cofający samochód, ja nie wiem, jak to się ma do bezpieczeństwa tych dzieci. Według radnej najlepszym rozwiązaniem byłoby postawienie znaku zakazu wjazdu, choć zakaz jazdy i parkowania pojazdów silnikowych widnieje już w regulaminie zaraz za bramą placu zabaw. A jak pani myśli, kiedy można by się spodziewać, że faktycznie realnie tutaj ten znak mógłby stanąć? Czy jest taka w ogóle szansa? A nie wiem, to już zależy chyba od prezydenta, jak to znaczy... No właśnie, to będzie jakaś taka patowa sytuacja, ponieważ tak, pismo, kilka osób poszło do prezydenta. Jak gdyby nie było spotkania Rady Osiedla, nie było uchwały, nie było dyskusji na ten temat, ale pismo jakieś poszło, takie pokątnie po domach podpisywane. Więc zastanawiam się teraz, bo teraz kontra to będą podpisy mieszkańców, a tych zbiorą mieszkańcy naprawdę setki. Nie wyobrażam sobie, zresztą no jak można budować, bo to trzeba zbudować ten parking, nie zostawić takie chaszcze. Więc no, inwestycja na placu zabaw, budowa parkingu. No, ja wiem, że są potrzeby parkingowe, ale nie idźmy w tą stronę. Radna Danuta Wilk ma pomysł na zagospodarowanie miejsc, w których parkują teraz samochody. A jeśli byłaby jakaś impreza, powiedzmy, no można w drodze jakiegoś wyjątku, nie wiem, coś napisać do urzędu czy coś, żeby mogły ewentualnie stanąć. Ale ja sobie tak wyobrażam, zresztą nie tylko ja, bo rozmawiam z mieszkańcami, że w miejsce tych samochodów troszeczkę zabrać ten beton, zrobić miękkie podłoże i postawić tylko urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych, ponieważ rodzice przychodzą, dziecko sobie, jak pani widzi, dużo jest już urządzeń, kręcą się, bawią, zjeżdżają, natomiast rodzice mogliby w tym czasie, czy babcia, czy dziadek, poćwiczyć sobie. Radna podkreśla, że zależy jej przede wszystkim na bezpieczeństwie bawiących się dzieci. Ja się w ogóle zastanawiam, bo jeżeli będzie parking, a jest to plac zabaw, czy teraz plac zabaw będzie ogrodzony jakimś potężnie wysokim płotem, żeby, żeby piłka nie przelatywała na tym, bo to też może się zdarzyć, że piłka uderzy w samochód i co, miasto będzie płaciło? A nie daj Boże, jak samochód cofając, albo dziecko wpadnie pod samochód, miasto zapłaci odszkodowanie, miasto będzie rentę płaciło czy do końca życia. Ja nie wyobrażam sobie tego. To są zupełnie dwie sprzeczne sprawy, parking i plac zabaw. Danuta Wilk zapowiada, że będzie interweniować w tej sprawie u prezydenta miasta. Do tematu powrócimy.